Uczestnicząc w życiu kulturalnym Lublina, właściwie bardziej intensywnie od czasu moich studiów, no chyba trudno jest wskazać takie wydarzenie, które jakoś bardzo, bardzo wyjątkowo wpłynęłoby na moje życie. Natomiast na pewno jest jedno wydarzenie, o którym myślę, że chyba niewiele osób już pamięta. To był festiwal organizowany przez Ośrodek Bramagrodzka Teatry Net w 2001 roku, który nosił tytuł Festiwal Sztuki w Kręgu Bramy. To było właściwie takie wydarzenie, dzięki któremu ja się bardzo mocno zetknęłam z Ośrodkiem Bramagrodzka, ponieważ w czasie tego festiwalu odbywałam praktyki w ośrodku. A ten festiwal to był właściwie festiwal, który łączył w sobie z jednej strony wydarzenie, jakim była Noc Świętojańska, która była finałem tego festiwalu, z całotygodniowymi obchodami, które było poświęcone słowu, słowu mówionemu, pisanemu, które to wydarzenia odgrywały się w samej bramie i jego najbliższym sąsiedztwie. Ten festiwal to było takie moje zetknięcie z tym, w jaki sposób instytucja kultury może organizować wydarzenie, które z jednej strony składa się z bardzo kameralnych spotkań z poetami, takimi chociażby jak ksiądz Jan Twardowski, które odbywały się w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha, a z drugiej strony z koncertami, a właściwie jednym dużym koncertem, jaki rozgrywał się na Placu Zamkowym, który był właśnie tą wspomnianą wcześniej Nocą Świętojańską. To było wydarzenie, dzięki któremu też w jakimś sensie zostałam w ośrodku, ponieważ po tych praktykach zostałam na staż, a później już zostałam pracownikiem ośrodka. I myślę, że to jest takie wydarzenie, które z takiego mojego prywatnego, osobistego punktu widzenia jest na pewno wydarzeniem, które miało wpływ na moje życie, na moje postrzeganie kultury i też jakąś decyzję, że chciałabym pracować w instytucji, która zajmuje się organizowaniem wydarzeń kulturalnych, która animuje kulturę w mieście.